Mamy nowy sezon, a w nim nowy karnet z całkowicie nowymi skinami. Aby zdobyć wszystko z podstawowego karnetu bojowego, w tym sezonie będziemy musieli zdobyć od 7 do 8 milionów expa. Co na ten moment wielu osobom z Was może wydawać się bardzo dużą liczbą. No i dzisiaj dam Wam kilka prostych, starych jak i nowych sposobów na jak najszybsze wbicie setnego poziomu w pierwszym sezonie chapteru z trzeciego w Fortnite'cie. Siema, ja jestem Maksym i witajcie w pierwszym odcinku z trzeciego rozdziału Fortnite'a. Event według mnie był przekozacki, jak i mój początek gry w Fortnite'a w tym sezonie. Czyli jak wygląda lotnia za Wina, bo pewnie wiele z Was jeszcze tego nie wie. No i prezentuje się ona tak, no i może nie jest jakaś ładna, jednak na pewno ma jakieś większe nawiązanie do fabuły tego właśnie rozdziału. Ale już nie o tym, dlatego przechodzimy do głównego tematu tego filmu, jakim jest jak najszybciej wbijać level w nowym sezonie pierwszym chapteru trzeciego. Co sezon jest wiele pytań odnośnie szybkiego wbijania poziomu. Nasiliło się to z przyjściem nowego rozdziału trzeciego, bo w końcu mamy nową mapę i nowe bronie, przez co wszyscy tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak grać na tym terenie. Jednak dzisiaj powiem Wam troszkę o nowych funkcjach, jakie Epic Games wprowadziło odnośnie zdobywania punktów doświadczenia, a także kilku innych smaczków. No siema stary, sorry, że przeszkadzam w tym świetnym filmie, ale chciałbym tylko poprosić Cię o łapeczkę w górę, bo o tym nie powiedziałem. No i fajnie, jakbyśmy dobili tutaj 200 lajków. I chciałbym też zachęcić Cię do wpisania mojego unikalnego kodu Maksym w sklepie Fortnite, bo dzięki temu mogę się po prostu dalej rozwijać, no a obecnie mało osób mnie wspiera. Z góry dzięki, a ja już nie przeszkadzam. Na początku pogadajmy trochę o obecnym karnecie bojowym. Mechanikę wbijania poziomów już znacie, bo w końcu karnet został zmodernizowany kilka sezonów temu. I już raczej nie trzeba nikomu szczegółowo tłumaczyć, jak obracać się po karnecie bojowym. Po prostu za każdy wbity poziom dostajecie 5 gwiazdek do wydania na danej stronie. Stron mamy 9, na każdej co najmniej jednego skina lub styl do skina, który był w poprzedniej stronie. Skinem za setny poziom jest oczywiście Spider-Man, co nikogo nie powinno dziwić, którego znaleźć możemy na ostatniej 9 stronie, a żeby odblokować wszystkie możliwe przedmioty kosmetyczne podstawowego karnetu, potrzebujecie 495 gwiazdek bojowych, czyli po prostu wbicie setnego poziomu karnetu. Bonusowo macie nagrody dodatkowe, które są zwyczajnie nowymi stylami do skinów z podstawowego karnetu. Dlatego aby zdobyć dosłownie wszystko, co można, trzeba będzie zdobyć aż 995 gwiazdek bojowych, czyli po prostu 200 level karnetu bojowego. Tyle o podstawach, a teraz przejdźmy do tipów, jak osiągnąć tak wielki poziom w najszybszym czasie. Zacznijmy od omówienia nowego okienka wyzwań i jak to tak naprawdę tam jest przydzielone. Pierwsze to wyzwania dnia, których nie mamy 5, tak jak to było kiedyś, a jedynie 3. Przy czym za każde wykonanie wyzwanie będziecie otrzymywać 15 tysięcy expa. No i wyzwania te zmieniają się codziennie o godzinie 15:00. Ten sezon potrwa do 19 marca 2022 roku, czyli oczywiście bardzo długo w porównaniu do poprzednich sezonów. No ale oznacza to, że jeżeli wykonacie wszystkie wyzwania dzienne przez cały ten okres, otrzymacie prawie 5 milionów expa, dlatego polecam się na nich skupić. Tak naprawdę robiąc same wyzwania dzienne, będziecie w stanie zdobyć ponad 2/3 całego karnetu bojowego, dlatego nie olewajcie tych questów tak jak niektórzy to robią, bo to po prostu wielka strata dla waszego konta. Drugie to wyzwania sezonowe. Są to questy jedno- lub dwuetapowe, za które otrzymacie 25 tysięcy punktów doświadczenia. No i prawdopodobnie będą one za niedługo zmieniane, dlatego uważajcie i wykonajcie je, póki nie znikną. Trzecie to cele dodatkowe sezonu, no i oczywiście są one nawiązaniem do tych wyzwań sezonowych. Te zadania będą Wam się wykonywać podczas robienia innych, czyli właśnie tych sezonowych, czyli po prostu jeżeli zrobicie daną liczbę wyzwań sezonowych, otrzymacie dodatkowe 55 tysięcy expa po 3 razy. Po wykonaniu 10 wyzwań sezonowych dostaniecie możliwość wykonywania zadań drugiego stopnia. No i tak naprawdę nie wiem, czy będą one polegały na tym samym, co te obecne. No ale prawdopodobnie nie, dlatego teraz Wam tego nie powiem, ale na pewno liczba expa nie zmaleje, dlatego trzymajmy się tutaj tych 55 tysięcy po 3 razy. Czwarte to wyzwania etapowe, no i polegają one na wykonywaniu banalnych wyzwań typu wydaj sztabki czy przeszukaj skrzynię, lecz posiadają one aż po 20 etapów. Za każdy etap dostaniecie 8000 expa. Nie jest to może duża ilość, jednak na końcu da to fajny rezultat, bo jednak wykonują się one, gdy zwyczajnie gracie w Fortnite'a. Bonusowo macie tutaj ponownie dodatkowe cele etapowe, czyli kolejny exp za darmo, za samo granie w grę. No i ostatnie polegają na po prostu na wykonywaniu wyzwań danej postaci z karnetu bojowego. Są to wyzwania może nie cięższe, ale na pewno bardzo czasochłonne, bowiem pierwsza wersja tych wyzwań, bo na pewno będzie ich o wiele więcej z innymi skinami obecnego karnetu bojowego, polega na zebraniu aż 22 klejnotów porozrzucanych na całej mapie. Nie trzeba chyba mówić, że wyzwania są bardzo ważne we wbijaniu poziomu,
jednak zawsze wolę wytłumaczyć ich działanie, bo co sezon się one lekko zmieniają. Teraz tak szybko omówię kolejny sposób, bo pewnie wiele z Was o tym po prostu wie, ale dużo osób nadal nie zna tego triku. Dużo expa da się zdobyć tak naprawdę za stanie w miejscu. Tak, jeżeli stoicie, możecie wbijać sobie expa. Chodzi o tryb kreatywny, na którym co 15 minut otrzymacie 12 tysięcy darmowego expa codziennie. Jednak ma to swój limit, bo takowe expa otrzymujemy jedynie 5 razy. Na dzień oczywiście. Dlatego lekko ponad godzinka grania na kreatywnym i macie codziennie po 60 tysięcy punktów doświadczenia. Jest to tyle fajne, że można nawet po prostu stać w centrum trybu kreatywnego i dalej exp będzie Wam się nabijał. Więc jeżeli nie gracie, to korzystajcie z tego free expa, bo łącznie można na tym zyskać prawie 6 milionów punktów doświadczenia przez oczywiście cały sezon, jeżeli codziennie będziecie tego używać. Wiadomo, że czasami się zapomni, no ale jednak warto to po prostu robić, bo 6 milionów to jest mega dużo. Kolejnym sposobem na szybki exp jest szukanie glitchy. Możecie samodzielnie szukać błędów w grze, jednak najprościej po prostu śledzić kanały na YouTubie, które o takowych glitchach nagrywają od razu film i wszystko Wam tłumaczą. Jednak istnieje tutaj ryzyko otrzymania bana, bo w końcu jest to glitchowanie gry dla własnej korzyści. Jako że rozpoczął się nowy rozdział, a nie sezon, no to na pewno glitchy w przyszłych dniach czy nawet tygodniach powinno być mega dużo. Następnym sposobem będzie uważniejsze granie, a dokładniej otwieranie skrzynek czy ammo boxów. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie poradniki na temat expa, to możecie pominąć ten etap. Jednak ja znowu o tym wspomnę, bo zawsze docieram do nowych odbiorców, którzy niekoniecznie są świadomi, ile tracą. Ale już tłumaczę, o co chodzi. Gdy widzicie skrzynkę, a pod nią jest na przykład jakaś struktura, jak na przykład łóżko czy komoda, to najczęściej zamiast otworzyć taką skrzynkę, to niszczycie to, co jest pod nią. Tracicie na tym ogromną ilość expa. Mianowicie za każdą skrzynkę dostaniecie 135 expa. Ammo box to równe 100, duży ammo box to 205 punktów doświadczenia, beczka z wędkami to 65 expa, no i pudełko z jedzeniem to również 65 expa. Na ten moment wydaje się to bardzo małą ilością, jednak przyjmując, że w danym dniu zagracie w zaledwie 15 meczy i w każdym z nich będziecie otwierać po jedynie 5 skrzynek i amoboxów, co jest oczywiście małą ilością, oraz na te wszystkie gry otworzycie po 10 różnych amoboxów, beczek z wędkami i pudełek z jedzeniem, co myślę, że jest dosyć uśrednioną ilością jak na zwyczajnego gracza Fortnite'a, na jeden dzień wyjdzie Wam to po 21 tysięcy straconego expa. Na tydzień będzie to prawie 150 tysięcy, natomiast na miesiąc będzie to aż 650 tysięcy punktów doświadczenia. Na cały obecny sezon wyjdzie to prawie 2,5 miliona expa, co jest 1/3 wymaganego expa do setnego poziomu karnetu bojowego. A właśnie o to nam chodzi, dlatego uważajcie, jeżeli otwieracie kolejną skrzynkę. No i to już będzie tyle w tym filmie, jeżeli znasz jeszcze jakieś sposoby na szybkie wbijanie expa lub znalazłeś jakiś sposób w nowym rozdziale trzecim, napisz koniecznie o tym w komentarzu, będę Ci bardzo wdzięczny. Zostaw też łapeczkę w górę, bo to mega wsparcie dla mnie oraz subika z dzwoneczkiem na moim kanale, bo dobijamy 21 tysięcy subów. No i będę też mega wdzięczny za wpisanie mojego unikalnego kodu Maxim w sklepie Fortnite, jeżeli kupujecie karnet bojowy lub coś po prostu ze sklepu. A ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!